Mamy już wrzesień, uczniowie wrócili już do szkolnych ław. Niektórzy z nich dokonują jeszcze ostatnich podręcznikowych zakupów. Oby poza lekturami i innymi szkolnymi podręcznikami zajrzeli też do innych książek. A jakich, tego dowiecie się z tego odcinka. Poza tym sprawdzimy, jak w wieku nastu lat napisać książkę i nakłonić nieznajomych do tego, żeby pomogli nam ją wydać. Sprawdzimy też, na czym polega moda na kolorowanie. Zapraszam. Ze mną jest Tomasz Sobania, 17-letni pisarz. Uczęszczasz do szkoły, której absolwentem jest Szczepan Twardoch. Można powiedzieć śmiało, poczytny śląski pisarz. Jednak zanim przejdziemy do twojej książki Spekulo, której jeszcze nie ma na rynku wydawniczym, ale my już ją tutaj, proszę państwa, mamy na stole, chciałam zapytać o to, jak ci się udało w ogóle spełnić swoje marzenie odnośnie wydania tej książki. Udało mi się to dzięki pomocy ludzi, których tak naprawdę najczęściej nie znałem, którzy pomogli mi, nie wiedząc wiele o mnie, a właściwie ze względu na to, że mam marzenie, że chcę coś zrobić innego, że w moim wieku napisałem książkę i potrzebuję pomocy, żeby ją wydać. Stworzyłem projekt na stronie polakpotrafi.pl, gdzie ludzie mogli wpłacać pieniądze, które pozwoliły mi wydać książkę. Miałem na to 30 dni. 30 dni, w trakcie których powinienem zebrać 6600 zł. Jeśli bym nie zdążył, jeśli by zabrakło chociaż złotówki, cała kwota wróciłaby do tych osób, które mi wpłacały pieniądze, które mi pomagały. Udało mi się to, zebrałem ponad 300 zł więcej. Doszło do tego tak naprawdę w 17 dni. Przez pierwsze 13 dni dostałem takie wsparcie w wysokości kilkuset złotych. Dopiero później, kiedy tak naprawdę przestałem się tym przejmować i nie zaglądałem już tak często na tę stronę i zaufałem, uwierzyłem, że jest ktoś większy ode mnie, kto się mną opiekuje i na pewno zrobi wszystko, co dla mnie najlepsze. Wtedy w ciągu jednego dnia to tak nagle ruszyło. W ciągu jednego dnia otrzymałem ponad 600 zł wsparcia, była informacja na Facebooku, kilkunastu ludzi ją udostępniło. Od razu w ciągu chwili tak naprawdę miałem kilkadziesiąt wejść na mój projekt, kilkadziesiąt więcej wyświetleń filmu, który się tam pojawił, który nakręciłem razem z moimi kolegami w pokoju brata, aparatem najzwyklejszym, który należał do mojego kolegi. Pytano mnie, kto był tym moim rozmówcą, kto mi zadawał pytania, czy to był jakiś dziennikarz, bo taki głos. No ja powiedziałem, nie, że to był mój przyjaciel, który po prostu chwilę przed tym, jak mieliśmy zamiar kręcić film, zadzwoniłem do niego, czy by się zgodził zadać mi parę pytań, bo chcę nakręcić film i potrzebuję tego, żeby ruszył mój projekt, o którym już mu wcześniej mówiłem. Zgodził się od razu, przyszedł do mnie. Nakręciliśmy to razem. Teraz ten film ma ponad 800 wyświetleń na YouTube. Już minęło trochę czasu, odkąd powstał projekt, parę miesięcy, ale myślę, że cały czas we mnie, mnie to strasznie dużo dało i pozwoliło mieć więcej pewności siebie i takiego poczucia, że to się naprawdę da zrobić. Skoro udało mi się w ciągu tych 17 dni zebrać ponad 6000 zł, mając 17 lat, no mogę zrobić o wiele więcej. Możesz zrobić wszystko. No, udało ci się przekonać 56 osób. No, średnio wychodzi, że jedna osoba zapłaciła 123 zł, ale to właśnie musi być bardzo budujące. Teraz może przejdźmy do twojej książki. Zwykle no, twoi rówieśnicy, jak już coś piszą, to zwykle są to wypracowania. Ty postanowiłeś napisać książkę, która liczy sobie no, to wydanie ponad 300 stron, tak? Skąd pomysł na napisanie w ogóle książki i ile ci to zajęło?
Zacząłem pisać książkę już w podstawówce, bodajże w 5 klasie. Na początku to nie była żadna książka, po prostu nudziło mi się na lekcji, coś tam zacząłem sobie pisać w zeszycie. Napisałem parę stron i ktoś mnie pytał, koledzy, koleżanki, co robię? Mówię, że piszę książkę. Już miałem jakiś pomysł, ja tak, ja napiszę książkę. Nigdy nie było tak, że ja myślałem sobie, napiszę parę stron i nic więcej. Tylko jak już zacząłem, to stwierdziłem, że ja napiszę książkę i to będzie kilkaset stron. Wtedy ta moja pierwsza książka, którą napisałem w zeszycie, miała ponad 160 stron i pisałem ją głównie na lekcjach. Trochę z nudów, trochę dlatego, żeby zrobić coś innego. I chyba przede wszystkim dlatego, że miałem cały czas świadomość tego, że z książki można mieć kasę. A to trochę wynikało z tego, że nie chciałem być bezsilny w stosunku do tego, co się działo u mnie w domu, czasami co słyszałem. I mając 12 lat, nie mogłem niczego takiego zrobić, żeby pomóc moim rodzicom. A jak się okazało i jak wtedy myślałem, byłem przekonany, że pisząc książkę mogę. I to było dla mnie chyba najważniejsze, że nie byłem bezsilny dzięki pisaniu. I to głównie doprowadziło do tego, że nie poddałem się i pisałem tak długo, aż powstała ta pierwsza książka, której prawdopodobnie nigdy nie wydam, nie nadaje się, ale dużo się na niej nauczyłem i zacząłem pisać kolejną, tą, którą mamy teraz tutaj przed sobą. Też zacząłem w zeszycie później, tata nakłonił mnie do tego, żebym pisał w komputerze. A kiedy już zacząłem pisać w komputerze, to nie mogło już być tak, żebym pisał sobie od święta, czy tam, kiedy nudziło mi się po prostu na lekcji. Tylko wtedy już zacząłem codziennie pisać. Czyli byłeś zdyscyplinowanym pisarzem. Musiałem być, tak. Miałem powód. No słyszałam, że właśnie Dan Brown, autor Kodu Da Vinci, on pisał właśnie tak rano, gdzieś o 4 nad ranem, że wtedy jemu się po prostu najlepiej pisało. A ty kiedy pisałeś? Ja różnie. Przez cały dzień tak naprawdę. Wstawałem w końcu po napisaniu 180 stron bodajże. Postanowiłem, że będę wstawał wcześniej. Miałem wcześniej, kiedy myślałem o tym, żeby jakoś bardziej się poświęcić, miałem mnóstwo wymówek, że mój brat będzie jeszcze spał, bo to przecież w jego pokoju jest laptop, nie będę mu tam wchodził, przeszkadzał. A dopiero po obejrzeniu takiego filmu motywacyjnego, krótkiego filmiku, takiej mowy motywacyjnej połączonej z muzyką, takiego kopa dostałem i to była tylko ta chwila, ale ona mi pozwoliła podjąć decyzję, żeby w końcu wstać wcześniej i poukładać to wszystko, skoro mój brat wstawał wcześniej, bo szedł do szkoły, więc kiedy on wychodził z pokoju, ja mogłem wejść tam, mogłem włączyć komputer i spędzić godzinę pisząc książkę, później wyjść do szkoły, wrócić, znowu usiąść do tego, cały czas mając tę świadomość, że robię coś, co na pewno przyniesie efekty. I tak się stało, że z jednej strony, do której napisania czasem zmuszałem się, zacząłem pisać 3 strony, nawet 4 strony dziennie. I to zaczęło sprawiać coraz większą przyjemność, zacząłem to kochać naprawdę. I w ciągu miesiąca napisałem prawie 100 stron. Dokończyłem książkę, wysłałem zgłoszenie do wydawnictwa. I to, o czym marzyłem wtedy jako chłopiec, jeszcze teraz stało się tak realne. Wysłałem zgłoszenie do wydawnictwa, szukałem jeszcze innych wydawnictw, które mogłyby ze mną współpracować i czekałem na odpowiedź. Po 3 tygodniach dostałem odpowiedź od menedżera z firmy Nowe Rezy z Gdyni, który napisał, że wydawnictwo zgadza się na wydanie mojej książki. I to był taki kolejny etap mojego pisania, moich marzeń i tego, jak one się stawały realne. To, że miałem już taką odpowiedź. I nie było już wątpliwości żadnych co do tego. Spekuloto, przede wszystkim książka przygodowa z dziedziny fantazy, tak? I opowiada ona losy, przygody, przede wszystkim trójki młodych przyjaciół, Daniela, Kamila i Oliwii. Ja szczerze mówiąc przeżyłam pewnego rodzaju podróż w czasie, czytając książkę, ponieważ cofnęłam się do czasów mojej młodości, gimnazjum, liceum, kiedy to czytało się Władcę Pierścieni w Pustyni i w Puszczy. No, to było oczywiście w podstawówce, ale jeszcze też przyszła mi na myśl książka, czy saga tak opowieści z Narni. Czy tobie też te książki w jakiś sposób towarzyszyły podczas twojego pisania tutaj? Tak, to miało sporo wspólnego, to, że czytałem tego typu książki, a później chciałem coś podobnego napisać, bo to miałem w głowie.
O tym myślałem i sobie wyobrażałem, jak może taka bitwa wyglądać, jakie przygody mogą przeżywać ludzie, bohaterowie. Sam zawsze chciałem taką przygodę przeżyć, wtedy już jeszcze tym bardziej. I dlatego stworzyłem sam dla moich bohaterów tego typu przygody. I tak, mogą się wydawać odrobinę podobne, ale tak jak Tolkien i jak Lewis, myślę, że ciekawe. Ciekawe. Stworzyłem to, ten świat, to co przeżyli bohaterowie. Jeszcze dużo się muszę nauczyć do Lewisa i czy Tolkiena, jeszcze mi daleko cały czas, ale jestem młody, mam dużo czasu, dużo doświadczenia do zdobycia, wszystko przede mną. A czy młody pisarz czyta coś poza lekturami szkolnymi? Jeśli tak, to co? No, oczywiście. Zazwyczaj u mnie dzień wygląda tak, że jestem zatopiony w książkach, albo w moich, albo w innych. Oczywiście jest tak, że jeszcze znajduje się mnóstwo innych rzeczy, które robię. A oprócz lektur, które muszę czytać, które często to też jest przyjemność czytać lekturę, bo są dobrze dobrane. Na przykład tytuł? Oj, na przykład, jak mówiłaś, Pustyni w puszczy, to było dawno, ale świetna książka. Zemsta też mi się podobała. Sporo takich książek. Opowieści z Narni były lekturą w 5 klasie, pamiętam, i to była Opowieści z Narni, Chłopcy z Placu Broni, dwie najlepsze lektury, tak naprawdę. I one zachęcają do czytania. Wydaje się, że lektury to takie książki, których się nie chce czytać i uczniowie zawsze jakoś źle do tego podchodzą, ale jeśli odpowiednie książki są uczniom podawane, no to wtedy oni też się zainteresują tym. Tak, twoją książkę też się bardzo zgrabnie czyta. I czy ty, pisząc ją, miałeś w głowie obraz swojego takiego idealnego czytelnika, dla którego piszesz? Zawsze to był czytelnik w moim wieku, wtedy w wieku 15 lat, może trochę młodszy. Dlatego, że ja pamiętałem cały czas o tym, miałem tego świadomość, że w tym wieku myślałem o tego typu rzeczach. Takie książki czytałem, takie książki chciałem czytać. Więc zawsze kierowałem się tym, jakbym ja sam, jaką książkę chciałbym przeczytać, będąc w tym wieku. I myślę, że to się wpasowuje w to. Tak, powiem szczerze, starsi też znajdą coś dla siebie, każdy znajdzie coś dla siebie. I to jest moim zdaniem wielkim atutem tej książki, że ty nie starałeś się być starszym niż jesteś. Że po prostu napisałeś książkę dla swoich rówieśników, bo to też nie zawsze po prostu osoby, ludzie, nie tylko pisarze, no, wychodzą poza pewne granice, no i to się nie sprawdza, a to się sprawdziło w twoim przypadku. Tutaj, proszę państwa, mamy egzemplarz, na razie można powiedzieć próbny, tak? Tej książki jeszcze nie można kupić. Ja dostałam w wersji e-booka książkę i przyznam się bez bicia, że nie byłam w stanie jej przeczytać na tablecie. Musiałam ją sobie wydrukować. Czy ty też jesteś zwolennikiem papieru, czy jednak masz czytnik i po prostu... Ja jestem zdecydowanie zwolennikiem papieru, ale moje książki muszę czytać w komputerze czy na tablecie. I z czasem też się przyzwyczaiłem do tego, korygując książkę, że to wszystko, co widzę, to dalej jest w komputerze. Czy zabierając ze sobą tableta, żeby gdzieś poczytać książkę, moją książkę, to też moi koledzy z klasy, koleżanki wyrzucali mi, że to jest już szczyt egoizmu, żeby czytać własną książkę. A ja sobie na przerwie wyciągałem tableta i czytałem, żeby zanim wrócę do domu już coś tam mieć pojęcie o tym, co będę dzisiaj korygował. No cóż, wyrzucali mi to. No tak, ale też jest co pozazdrościć. Powiedz, kiedy będzie można książkę dostać w księgarniach? Myślę, że najpóźniej za 2 tygodnie powinna się pojawić. Może nawet za tydzień, przekonamy się. Nie wiem, ile trwa druk książki, druk egzemplarzy, które będą... Ilość mam zapisaną w umowie i nie wiem, ile to może potrwać. Ale książka już jest na tym ostatnim etapie, to już jest ostatnia prosta, kiedy wprowadzane są ostatnie poprawki. To, co jeszcze ja miałem, małe sugestie co do czcionki, na przykład z przodu książki, czcionki dedykacji, to zostanie zmienione, jeszcze skorygowane. Korektor dostał taki sam egzemplarz, też przeczytał, też przyjrzał się temu wszystkiemu i po tych poprawkach książka już w ostatecznej wersji pójdzie do drukarni. A z drukarni już do księgarni. I do nas. I do was. Oczywiście. I dostaniemy
Tak, autograf. No i bez problemu. Tak. Egzemplarz z autografem. Trzymamy za słowo. Dobrze, to już wiemy, jak będzie wyglądała twoja najbliższa przyszłość. Wracasz do szkoły, za chwil kilka będzie książka w księgarniach. A jakie plany właśnie takie literackie? Wiemy, że już coś dalej tworzysz, co takiego? Już skończyłem kolejną książkę. To jest pierwsza część trylogii. Mam tyle pomysłów, że naprawdę nie wiem, czy to się ta trylogii skończy. I jestem z drugiej książki, jestem niezwykle zadowolony. To jest to, o czym tak naprawdę marzyłem, zaczynając pisać, żeby pisać tak, jak piszę tę drugą książkę, jak napisałem. Bo to jest to, do czego dążyłem tak długo, żeby wyrobić swój styl, żeby to się tak płynnie i przyjemnie czytało, żeby czytelnik mógł się wciągnąć od początku do końca i miałem takie wrażenie, czytając, korygując tę moją drugą książkę. I choć to zajęło trochę czasu, to już właściwie korektę zakończyłem. Zostało kilkanaście stron bodajże. Przejrzę sobie to jeszcze, a później będzie się działo tak naprawdę to, co z tą książką, Speculo. Druga nazywa się In Eternum, znaczy? Na wieki, z łaciny. I myślę, że już wydanie jej będzie łatwiejsze niż tej pierwszej książki. Jako debiutant mógłbym mieć z tym większe trudności. Mnie to się udało stosunkowo łatwo. Dostałem propozycję wydania książki z podziałem kosztów. Ja musiałem wpłacić 50% kosztów wydania, 50% pokryło wydawnictwo. Wydanie książki kosztowało 14 tysięcy złotych prawie. Z tego 6700 ja musiałem wpłacić pozostałą część wydawnictwa, a w przypadku drugiej książki, która, tak mnie się wydaje, jest jeszcze bardziej interesująca, pójdzie łatwiej po prostu. Już nie będzie, tak myślę, nie będzie wkładu ode mnie. I być może wydawnictwo zaproponuje mi jakieś inne warunki, mniejszą prowizję od każdej książki, ale wtedy to wygląda już tak, że tylko tacy autorzy, którzy już coś osiągnęli i wyrobili jakąś swoją markę, otrzymują taką propozycję. Przekonamy się, jak będzie ze mną już niedługo. Tak, przekonamy się i oczywiście trzymamy kciuki i czekamy na twoje książki. Nie książkę, tylko książki. Dziękuję ci bardzo. To teraz pora na kącik Agnieszki, a w nim nie będę mówić tym razem o książkach, a o kolorowankach dla dorosłych. Poza nimi oczywiście też przydadzą się kredki. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to teraz bardzo modne. Kolorowanki podbiły serca dorosłych, są w różnym stylu, na przykład japońskie inspiracje. Dla wielbicieli mody też się coś znajdzie, dla wielbicieli art deco jak najbardziej. A kiedy ta historia i ten szał się rozpoczął? Jakieś 4 lata temu szkocka ilustratorka, która do tej pory zajmowała się tworzeniem etykiet na perfumy czy wina, wpadła na pewien pomysł. Otóż jej znajomi mówili, że bardzo lubią kolorować jej etykiety, więc zaproponowała wydawnictwu, że stworzy właśnie taką kolorowankę dla dorosłych. I to był strzał w dziesiątkę. Do tej pory sprzedano właśnie 2 miliony egzemplarzy takiej kolorowanki dla dorosłych, nie mówiąc już o kredkach, których na pewno się też dosyć sporo sprzedało. Dlaczego warto to robić? Dlatego, że po prostu jest to przyjemne i można po prostu się cofnąć do lat dziecięcych, po prostu odprężyć. No, jest to na pewno nowość, modna nowość na rynku wydawniczym. Warto dodać, że jeśli chodzi o zestawienie Amazona, to wśród 10 bestsellerów 4 miejsca zajmują właśnie kolorowanki dla dorosłych. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani pewni, czy nasze nowe hobby będzie strzałem w dziesiątkę, można sobie znaleźć w internecie, wydrukować taki po prostu szablon, wziąć kredki właśnie od dziecka, czy swojego, czy brata, czy siostry i po prostu zacząć w pewnym momencie kolorować. Takie kolorowanki możemy też na przykład dostać w Biblioforum. Serdecznie pozdrawiam panie bibliotekarki. A dzisiaj w kąciku Agnieszki to tyle. Wracam do kolorowania. Na razie tylko tej książeczki, później zajmę się światem. I
to wszystko w tym odcinku. Następnym razem w kąciku Agnieszki zajmę się książkami związanymi z serialami. Jeżeli jesteście fanami Gry o Tron, dziewczyn czy Mad Mena, musicie koniecznie oglądać. Jeżeli macie pomysł na to, kogo mogłabym zaprosić, piszcie śmiało, jesteśmy na Facebooku. Możecie także napisać maila na adres telewizja@tvimperium.pl. Dziękuję za dziś i do rychłego zobaczenia.